Siema mordy, witam w skoneciku na moim kanale z przebijania na dragonie, jest to bodajże 15 odcineczek. Na początku chciałem was poprosić, żebyście tutaj zostawili łapkę w górę, komentarz, żeby, nawet może to być zwykła kropka, po prostu żeby było tu dużo tych komentarzy, żeby film był pozycjonowany. Dzwonek, żeby jest na filmy i live'y. Jak ktoś nie subuje, no to właśnie subka. I jeśli chcecie tego teksturpaka, na którym tam właśnie przebijałem, bo dużo osób o niego pyta, no to musicie tutaj dobić 200 łapek w górę. A jak chcecie, żebym wam podał kordy bacona, no to musicie zostawić 250 łapek w górę. Więc ja wam nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Elo! Dobra, jestem też podziemia gildii DSKL, czy coś takiego, czekacie? DSKL, no dokładnie tak, DSKL i co? Oni tam mają jakąś bojkę, bo widziałem, że właśnie jakąś tam bojkę mają. I mam nadzieję, że będą mieli spokój tempki, bo właśnie osoby, które właśnie są w tej gildii... Oj, tam TNT mi się wysypało. Gdzie to jest TNT? Halo? TNT, o tutaj jest, wróciłeś do mnie. Moje kochane TNT, można tak marnować. No, mają jakąś bojkę i patrzę na ich rankingi, więc mają całkiem spoko rankingi osoby, które są w tej gili. Więc mam nadzieję właśnie, że będą mieli przez to jakiś spokój tam. Więc co, ja sobie też armatkę przygotowałem wcześniej, dobra. Tu sobie zniszczę redstone, żeby, no zacznę trochę, dobra. Jak to wybuchnie. W ogóle są teraz zdecydowanie mniej ślagi na dragonie. I dlatego myślę właśnie, że wbita pójdzie zdecydowanie lepiej niż te dwie poprzednie. No i po prostu będzie bardziej taka przyjemniejsza, że nie będę się wkurzał, że są lagi czy coś. Dobra, ile to jest kratek? Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, cztery kratki są, więc jest spoko. Pyk, pyk, wykonamy TNT. W ogóle chciałem zrobić armatkę z dispenserów, ale kurczę, nie mam czasu, tak? Nie mam czasu, żeby właśnie jakoś zbudować tę armatkę, bo... I dzisiaj jest kurczę, nie wiem kiedy by to widzicie. Widzicie to bodajże chyba w niedzielę. No a właśnie sobie wyjeżdżam, więc nie mam dla was jak nagrać, a takiej armatki, a na taką armatkę z dispenserem to muszę trochę czasu, żeby ją zbudować. Ale co, dobra, ta też jest spoko armatka i przynajmniej dużo TNT leci. Dobra, patrzcie jaka dziura w ogóle się tworzy, o. Patrzcie, już tam chyba z 10 kratek jest przebite, może trochę mniej. Dobra, sobie budujemy tą armateczkę. Tak jak mówiłem, oni tam mają bojkę, mają całkiem spoko rankingi, więc myślę, że... I itemy też będą mieli w środku spoko. Czekajcie, sobie jeszcze mięsko wezmę na pasek. Pyk, oj, halo, o jest mięsko. No, więc możecie stawić właśnie łapkę w górę. Subę się nie subujecie, komentarz, nawet jakieś tam zwykłe kropeczki, kurde. Bo mówię was, żebyście zostawiali te kropki, żeby po prostu było dużo komentarzy, żeby filmy były pozycjonowane, żeby kanał się rozwijał. Bo naprawdę mi na tym zależy, kurczę. Żeby gdzieś ten kanał szedł do przodu i rosły te subskrypcje, rosły wyświetlenia. Bo tak... Tak, no chciałbym po prostu wbić do końca tego roku 4000 subów. Wiem, że będzie bardzo ciężko właśnie wbić te 4000 subów do 31 grudnia. Ale no jakieś tam cele trzeba mieć, nie? Na tym YouTubie. Chciałem powiedzieć w życiu, ale przecież jak ja tu mogę mówić o swoim celu życia? Ja mam dopiero 4000 subów i celem życiowym to raczej to nie jest. Ale fajnie, fajnie było, gdyby tak było 4000 subów i taka stała aktywność na kanale, tak po 2000 wyświetleń. Chociaż, no, nie wiem czemu, ale ostatnio jest coś ciężko z tymi wyświetleniami. Patrzcie w ogóle jak ta armatka leci, nie? Podoba mi się strasznie ta armata, podoba, naprawdę. Bardzo ciężko ostatnio coś jest z tymi wyświetleniami, nie wiem, spadły wyświetlenia. Film, który wrzuciłem w piątek bodajże, ma 2500 wyświetleń. I to jest film, który od dłuższego czasu się dobrze przyjął. Na przykład wrzuciłem film w sobotę, tak, bo wy to widzicie bodajże w niedzielę. No ja też to nagrywam teraz właśnie w sobotę o godzinie 19:47 dla was, tak, tak. Powinienem być w kościółku z mamą, ale powiedziałam, że nie jadę, nagrywam odcineczek, kurczę, bo to nie będę miał czasu. No i co? No i właśnie te filmiki robią max 1,5 wyświetleń, to nie? Nie wiem co się dzieje, a wcześniej jeszcze filmiki z tamtej edycji Dragona miały... Każdy filmik z tamtej edycji Dragona ma prawie po 3000 wyświetleń, więc nie wiem co się stało. Czy tak nagle wam się przestały podobać moje filmiki, czy wam się znudził mój kanał, no nie wiem, możecie sobie napisać komentarz, dlaczego tak się dzieje, czy po prostu YouTube aż tak naprawdę szwankuje, no bo przecież kilka, było tam 5 filmów, ma po 1500 wyświetleń, wrzucam film w piątek i on robi w 2 dni, znaczy w jeden dzień robi 2500 wyświetleń, czyli oraz więcej niż wszystkie inne filmiki, no nie wiem co się tak naprawdę dzieje. Ej, co jest, lag? Lol, ale lag był. O, już tam jest ich bojka chyba, tak? Czy jeszcze nie? Czekajcie, szczelę sobie to i tam podbiegnę. Zobaczę, czy jest tam już ich ta bojka. Pyk, pyk, ładujemy. W ogóle ile to mam? Raz, dwa, trzy, cztery krateczki. Tu sobie położę tego, obzika, pyk. Cztery krateczki. Tu zadajemy. Pyk, pyk. Dobra. To. Ja sobie tutaj wezmę to, pyk, pyk, pyk. I lecimy tam zobaczyć, ile tam jeszcze kratek zostało. No, kurczę. Tu chyba...
O, tam już jest niedaleko tego, już jest niedaleko gdzieś tego. No, jest niedaleko już bojka, więc chyba będzie spoko. Ale teraz z tego co widzę, no to ta armatka trochę słabiej leci, co nie? Trochę słabiej leci. Więc chyba będzie trzeba zrobić jakąś tego. Kurde, jak ja stąd wyjść. Halo! Zombiaczek, parkour, dobra, wyszedłem. Spoko. Więc będzie trzeba zrobić jakąś kurczę inną armateczkę. Dobra, pyk. Czy zacznę? Zobacz, jeszcze raz strzelę, kurde. No, halo? O, lag był jakiś, coś. Weźmy sobie jeszcze TNT Thundera. No, mówię, chciałem powiedzieć, że jeszcze raz tutaj strzelę tą armateczką sobie i zobaczymy, czy trzeba zmienić jakąś armatkę, w sensie na hajplujweczkę czy coś, żeby ona leciała dalej, bo widzicie, nie? Tam z tej armatki, ale ona aż tak daleko nie leci, bo ona właśnie spoko, dużo rozwala ta armatka, ale kiedy już właśnie trzeba tak więcej kratek po prostu, no to ona się już nie nadaje, nie? I to jest trochę lipne w tej armatce, ale kurczę. No, zapomniałem co chciałem powiedzieć, ale dobra, nie wiem. Okej, okay, czy tam leci? A nie, spoko, spoko. O, elegancko doleciało, dobra. Ty, i tu jest jedna kratka, ta? Jedną kratkę mają. Ta, jedna kratka z tej bojki, tak jak myślałem. Więc teraz będzie ciężko przebić tego psa, ale trzeba się postarać. Dla chcącego nic trudnego, tak jak moja mama zawsze mówiła. Kurde, jak miałem jakieś zagrożenia, jakieś zagrożenia w szkole, albo słabo mi tam szło przez jakiś czas, no to zawsze mówiła, dla chcącego nic trudnego, kurde. Jak będziesz chciał, to będziesz miał. No i zawsze mnie straszyła, że komputer mi zabierze, ale jeszcze nigdy mi komputera nie zabrała. Chyba raz w życiu mi w ogóle zabrała taki komputer, ale to była taka historyjka, że tak, zombiaczek, teraz będzie, wow, zombiaczek, on jest taki grzeczny. Nie no, nie jestem grzeczny. Pokłóciłem się z tatą i tata w ogóle tam wziął monitor, zarąbał mi monitor, nie chciał mi go oddać, ale kurczę, tam nie wiem, po chyba dwóch godzinach stwierdził, że bez sensu jest karać człowieka, który ma 14 lat, tylko lepiej po prostu mu wytłumaczyć to, że popełnił błąd i tyle, nie? Właśnie rodzice mi tak zawsze uczyli, że jak będę miał tam właśnie swoje dzieci, no to nie po prostu ich karać na siłę, udowadniać, kto ma górę w domu, tylko lepiej usiąść z dzieckiem i po prostu wytłumaczyć, nie? To mi zawsze rodzice mówią, nie? Jak będę miał tam swoje dzieci, coś, no to Kamil, nie wyzywaj, nie wyzywaj, nie wyzywaj dzieci, pamiętaj o tym, bo potem dzieci będą się odwracały w drugą stronę, kurde. Będą przeciwko tobie, nie? I tak zawsze mi mówią, że zawsze musisz trzymać stronę dziecka w każdej sytuacji. I tyle, nie? Takie historyjki tam dzieciństwo, bo nie mam co jej gadać, dobra? Jak to tam leci? Kurde. Dobra, spoko. Patrzcie, spoko. Wow, już naprawdę. Patrzcie, jak rozwala tego obsa. Dobra, podoba mi się to. O, tutaj mi się w ogóle wyjście spoko zrobiło. Nie będę musiał rzucać pereł. Ile już mam nagrania? Już 7 minut i 18 sekund. No to spoko. Nawet mi przyjemnie się przebija, nie? Jak są teraz mniej szlagi niż na starcie, to naprawdę ile osób na serwie? Jest 700 osób na serwie, kiedy jest Craftcore, co nie? To jest niesamowite. Dragon to jest po prostu niesamowity serwer, że on się utrzymuje. To jest po prostu piękna Dragona, że ten serwer po prostu ma taką ilość graczy i dużo osób mówi, że dzieci grają na Dragonie, no ale grają te dzieci, ale też edycje trwają, nie? Długo. Dobra, co jest TNT? What? Co się stało? Dobra, o, spoko. Właśnie spoko było, gdyby to TNT wlatywało tam do środka, nie? To bym się bardzo cieszył z tego. Dobra, mam tu wyjście, dobra, nie rozwaliło się to wyjście. I w ogóle jest spoko, bo jak przebiłem tam jakąś gilię, co nie, to jak tam armatkę, to mi cały czas się tutaj ops rozwalał, nie? Że pół armatki, jeden strzał i pół armatki mi rozwalało tego. Znaczy TNT mi rozwalało pół armatki, nie? Tej z obsydianu. I to mnie strasznie denerwowało, ale tego odcinka nie widzicie mieli na YouTubie, bo sobie sam gilię tak dla siebie przebiałem, bo mi się nudziło. Nie chciałem się wtedy nagrywać właśnie dla was odcinka, tylko tak po prostu na chillku przebijałem to tam, nie wiem kiedy to było, tam chyba w środę, wziąłem tam z 15 sekund TNT i przeorałem jakąś gildię z zamkiem, ale no. Dobra, jak to tam leci? Muszę cały czas kompatrzeć. O, sztos. Tylko tam by się przydało, żeby to trochę bardziej leciało tam do środka, kurczę. To może by tak to powiększyć o jedno, dobra, zobaczę czy jak to powiększę o jedno. Znaczy o jedno, no o jedną kratkę powiększę tą armatkę. Czy to coś da? Będzie siła, znaczy siła. Tempo TNT będzie wolniejsze, nie? Bo to będzie miało po prostu ten tył będzie miał więcej, większe obciążenie, żeby rozpędzić te przednie TNT, ale zobaczymy. Raz, dwa, trzy. Chyba raczej 64. I tu piąty, zobaczymy. Tyk. Zobaczymy, czy będzie lepiej, czy nie. Okej. Okay. I go. Dobra, zbiorę sobie stąd. Zobaczymy, jak to poleci teraz. Jak jest 5 na 3, nie? Czyli. Nie no, w sumie
spoko nawet poleciało, tylko to trochę się na boki tak rozlatuje. Nie wiem, czemu się tak na boki rozlatuje. To właśnie tak powinno lecieć tak na wprost bardziej moim zdaniem, ale dobra, trudno. Dobra, i wiecie co? W sumie zobaczę. Zobaczę, kurczę, tego. Jak coś chciałem powiedzieć? Aha, zobaczę hype'owe. O Jezu, spadłem, serio. Zobaczę hype'oweczką, czy będzie spoko poleci. Bo teraz właśnie hype'oweczka by była chyba najlepszym rozwiązaniem, nie? Bo ona się właśnie tak będzie skupiać w jednym miejscu. Zobaczę, pyk i pyk. Oj, nie pykło. Mam nadzieję, że ona tam wleci do środka, nie? Patrzcie. Spoko właśnie by było, gdy ta hype'oweczka leciała do środka. I ona wleciała. Aha, tutaj spada. To spoko, nie, dobra, to jednak z powrotem tamta armatka. Kurde, strasznie mi się język plącze, co nie? Ale myślę, że będzie spoko. W ogóle pewnie też spytacie, dlaczego nie będą się pojawiały filmiki z Craftcora. Bo dużo tam osób mówiło, że ej, zobacz, jak wrzucić coś z Craftcora, czy coś jak będzie. Jako, że mam współpracę z Dragonem, a chcę sobie kupić nowy mikrofon, no to właśnie będą się pojawiały filmiki z Dragona. Dlatego, że mam współpracę, dostaję tam jakieś za to grosze, chcę właśnie to nowy mikrofonik kupić. Nie są takie duże pieniądze, no bo ja nie robię takich wyświetleń jak Camper czy tam Multi. No nie robię, nie, bo nie mam takiej ilości subów. Ale może kiedyś w przyszłości będzie spoko. To też będę robił kiedyś takie wyświetlenie jak Camper czy tam Multi. Kto tam jeszcze nagrywa z Dragona? Nie no, Camper chyba i Multi, nie? Tacy dwóch największych. Chociaż Camper od niedawna, a Multi już tam wcześniej. Ale co, dobra. Nieważne, nie mów tutaj o nagrywaniu. O! Właśnie o to mi chodziło, nie? Elegancko, sztos. Kurczę. Oj, gdzie ja wpadłem? Ej, dobra. Wiecie co? Ja tam rzucę perełkę i zrobię chwilowe cięcie, ogarnę sobie, ile tam jeszcze kratek robię. Dobra, wrzuć nam perełkę. O nie, nie trafiłem. Ja, zombiaczek kaleka. O my ge. Wrzucę tam. Dobra. Co? No nie! To są jaja? To były jaja, kurde, jakieś? XD, dobra, nieco koksa. Dzisiaj zameczek kaleka, no dobra, wrzucam perłę. O, w końcu tutaj rzuciłem perłę. Dobra, tam nic nie mam blisko. Ile tam jeszcze brakuje kratek? No, niby, że jestem tutaj takich pod ich platformą, tak jakby, więc już niewiele tam powinno brakować, ale dobra. Ja wam robię chwilowe cięcie i widzimy się już tam z powrotem przy armatce. Dobra, jestem tutaj z powrotem przy armatce, sobie rozłożyłem właśnie to TNT. Więc o, dobra. Kolejne szociki, ile mam w ogóle tego redstone'a? Mam jeszcze 50 redstone'a, więc jest git. Dzisiaj sobie przygotowałem redstone już przed wbitą, więc nie muszę żydzić. Ale zawsze co zbieram, żeby było tego więcej, dobra. Jak to tam leci? Tyk. O! Teraz spoko! No, w końcu tak leci, jakbym chciał. Tylko chciałem, żeby to się bardziej skupiało tak w jednym miejscu, ta armatka. Chyba mam nawet pomysł, jak to zrobić. Mam pomysł, jak to zrobić. Po prostu dam jedno TNT mniej z przodu. Nie wiem, czy to pomoże, ale miejmy nadzieję. Ej, w ogóle mi się kończy tego. Co ja chciałem? O to. Kończy mi się ops, kurczę. Ej, miałem przez taki opsa, on mi się skończy. Tak szybko mi się kończy obsydian. Będzie trzeba używać niestety kobla. Ale dobra, to nieważne. Z tym sobie poradzimy, dobra. Pyk. Halo. Dobra, pyk. Tu o. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Znaczy dobra, zobacz jeszcze raz tak strzelę. Restaunik. Co tu jest? Aha, ta kratka, dobra. Pyk, pyk. W ogóle co tu stawię? Set home. Wbitka. Kubrangę, aha. Home, jakie mam homey? Del home. Bacon. Dobra. Nie za. Jak nie ma takiego? Bacon, aha. Bacon. Jak nie ma takiego? Co? Bacon. I set home wbita. Więc jak mi się tutaj skończy tego, skończy się redstone i guziki, no to właśnie sobie pójdę pod na tego na bazę, więc git. Dobra. Tam leci. No już tam leci trochę do środka, ale trochę lipnie, nie? Trochę lipnie to leci. Chciałbym właśnie, żeby to tam bardziej leciało do tego środka. Wiecie, to chyba spróbuję jeszcze jednak tą hype-playoweczką. Może ta hype-playoweczka, kurczę, pójdzie dobre. Dobre, pójdzie hype-playoweczką. Więc dobra, zróbmy sobie tutaj pyk. Łuk z flamem i go. Pyk. Dobra. Zobaczmy, jak to nam leci. Kurde. O! Sztos!
No, o to chodziło, wiecie co, mordy? Ja będę chyba przyjdę na hyperjóweczkę, tylko sobie tutaj poprawię. A, tu mogę wejść, dobra, normalnie, myślę, że z Kubo idzie jeszcze. Sobie poprawię tutaj tego, to. A, i w ogóle byście pytali o tego teksturpaka, no to jest właśnie moja sklejka, kurde, bo dużo osób o nią pyta. O tą sklejeczkę, więc dam wam tego teksturpaka, dobijecie tutaj, nie wiem, z 200 łapek. No dam po prostu tego teksturpaka, jak będzie po prostu, jak umówmy się, jak będzie dużo łapek, duża liczba, która mnie zadowoli, tyle. Po prostu wam tam tego teksturpaka, co mi w sumie to szkodzi, nie? Pytacie o tego teksturpaka, tam wyślę, nie? Kurde. Co mi to szkodzi, nie? Dobra, pyk. Szocik. I zobaczmy, jak tam leci. Muszę tak właśnie na środku, żeby tam właśnie ładnie wlatywało. Gdzie to jest? O, sztos, dobra. Nie, no tak to ja mogę strzelać, co nie? Mamy już bodajże, ile tam? Tam było z 10, no z 12 minut przebijania, więc jest spoko. Zbliżamy się coraz bliżej właśnie ich bity. O Jezu, sorry za kaszel, kurde, ale jeszcze nie wyzdrowiałem do końca. Już drugi tydzień choruję, nie? Biorę cały czas leki. Ale no, o nie, kurde. Unlucky lifestyle. Pyk. Zrąbałem. Halo? TNT, where are you? Zbugował się? Tak, zbugował się. Jakiś lag był. Lul. Dobra, jeszcze rozwalę to. I w ogóle, nie wiem, czy mówiłem, pewnie już mówiłem w tym odcinku. Piszcie komentarze. No, piszcie obojętnie co tam, nie wiem, dupa piszcie. Jak wam dzisiaj minął dzień. Jakie tam ocenki macie w szkole. No, piszcie cokolwiek, żeby po prostu do dużo było tych komentarzy i dużo łapek, nie? Dobra, sztos tam wybuchło. Dobra, nie no. Patrzcie, to taka wbita, nie? Szeroka. Ale na końcu i tak trzeba highplayówkę użyć, nie? Highplayówka to jest najlepsza rzecz, kurde. Jak zombiaczek, nie? To na tym YouTubie słynie z highplayówek, co nie? Let's go. Ja jestem najlepszym, kurde, wbiciarzem highplayówka. Nie, jak to ma znaczy? Wbiciarzem highplayówka. Highplayówiarzem? O, wbiciarzem highplayówiarzem. O, to pasuje, nie? Wbiciarz highplayówiarz. Nam jest taki nick, wbiciarz highplayówiarz, nie? Jak będę kupował nową bramkę. Dobra, go. Starcik. Dobra. Pyk, pyk. Halo, TNT, halo! O nie, za szybko odpaliłem. Dobra, kurde. Kurde. Dobra. Ale dzisiaj mam naprawdę humorek, humorek on świetny, dopisuję mi ci humorek, nie? Tylko, w ogóle też dużo osób pisze w komentarzach, o, poruszmy temat live'u. W ogóle dużo osób pisze zombiaczek, kiedy live'y, obiecałeś dużo streamów. Kurde, naprawdę ludzie, ja bym chciał dla was streamować i to często. Ale mój internet nie pozwala mi na to, naprawdę. Mój internet nie pozwala mi na to. Internet mi pozwala na jakieś streamy, nie wiem. W weekendy i to o wczesnych godzinach, nie? A też mi się zbytnio. Nie chcę co weekend wstawać, nie wiem, tam o 7, 8, żeby dla was odpalić live'a. Bo tak w ciągu tygodnia to internet to jest dramat, nie? Znaczy, ja jak gram to nie mam lagów, co nie? Ale jak odpalam live'a, to nie wiem co się dzieje. Po prostu. Nagle internet. Tak jakby przestawał istnieć, co nie? Dobra, tam już jest bita całkiem spoko tworzy. No, tak jakby po prostu przestawał istnieć, nie? Odpalam live'a, kurde. 50% pakietów straconych w jak to się mówi? No w OBS-ie, kurde, zapomniałem jak się program nazywa, jak na streama, widzicie? Teraz mam 60 pingu, tak w sumie mam, na TES-ie mam od razu 230 mam. A to mi zaraz odpadnie, nie? Bo tam jakiś chwilowy lag, o widzisz, że mi spadło. Na TES-ie mam w tym momencie bodajże ile? 30 pingu, nie? 30 pingu na TES-ie, więc tutaj zawsze na serwerze jest trochę więcej. Ale dobra. No więc nie wiem, no. Serio, chciałem dla was streamować, ale ten teren mi strasznie laguje, nie? Dobra, ja tam rzucę perę, kurde, i zaraz zacznę po się po kolejnym cięciu, pyk. Dobra. Co? O! Co? Gdzie nie mają kobiet? Halo! Ej, oni tu mają... To jest Kubojta? O! What? Co jest? Co tu jest? O, tu mają tego, patrzcie! Tu mają tego! Spady, ta? Czy co? Ta, tam są spady, jo? Ta, tam są spady, kurde! O! No nie! Nie. I mają tu Kubojt, patrzcie to. Jest wbita za... O, TNT. TNT, dobra, kradnę. Kilofy to mam. Co tu mają ciekawego? Ej, tu mają... Co? Naprawdę? Patrzcie to.
Oni tu mieli wejście w ogóle do Kuba, co? Ej, a z tej strony bojki nawet chyba nie mają. No, z tej strony bojki nie mają. Lol, ej, nie sprawdziłem sobie. Kurde, ale dobra. Jest spoko przynajmniej. Czy to jest wszystko, cały ich kuboid? Ej, nie no. Myślę, że będą mieli więcej temów. Tu są jakieś stoniarki. Tam nic nie ma. Ej, tu musiał w ogóle ktoś być. Ja to sobie wywaliłem. Nie no, tu musiał ktoś być, nie? Kurde, zobaczmy, czy oni są online. Nie, no nie ma ich, ale no. Czekajcie, zobaczmy, czy gdzieś jeszcze tutaj ma. O, jakaś skrzynka, ale pusta. Ale dobra, myślę, że wbite można uznać po prostu za udaną, no nie? Bo patrzcie, tam przebiję mi kuboid, sobie wyjdę jeszcze tam do góry. Perełki, gdzie to miałem wyjście? Ej, gdzie miałem to wyjście? Kurde. Tu, nie? Dobra, tu było to wyjście. Tam, dobra, tu było to wyjście, więc chyba można uznać wbite. Oj. Oj. Aha. No nie, naprawdę. Więc dobra. O nie, dobra, nie pokażę wam tej wbity już. Bo muszę iść na bazę, jak mi tutaj minie PvP, więc co. Ja będę w tym momencie kończył odcinek. Dziękuję wam za oglądanie. Jeśli dotarliście do tego momentu, napiszcie tak jak w poprzednim odcinku Cox123. A ja wam szybne serduszko i odpiszę jakąś tam buźką, serduszkiem czy czymś. No i co, ja wam już nie przedłużam tego oglądania, tego miłego popołudnia niedzielnego, tak, bo to się bodajże pojawi w niedzielę, więc co. Ja się z wami żegnam, a, no i pamiętajcie łapce, subie, komentarzu i dzwonku. No i ja już wam nie przedłużam i żegnamy się już w tym odcinku. Nie, cega to powiedziałem. Do następnego odcinka i tyle piona, co ja wam będę pierdzielił, na razie. Yo, mordy.